Tobie chwała, Jezu, Królu naszych serc. Tobie uwielbienie, dziś wyśpiewać chcę. Tobie chwała, Jezu. Podnieś nasze dłonie do Jezusa Miłosiernego. Tobie chwała, Jezu. Chwała i cześć Tobie chwała, Jezu, Królu naszych serc. Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę. Tobie chwała, Jezu. Chwała i cześć Tobie chwała, Jezu, Królu naszych serc. Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę. Tobie chwała, Jezu, chwała i Tobie chwała, Jezu, Królu naszych serc. Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę. Tobie chwała, Jezu, chwała i cześć. Tobie chwała, Jezu. Chwała i cześć. Panie, poprowadź tę modlitwę, bo zobacz, ile dusz pragnie Ciebie. Tak jak dzisiaj w Ewangelii, nie chcą od Ciebie odchodzić, ale trwać przy Tobie, przy Twoim sercu, słuchając Twoich nauk, wypełniając to, o co prosisz. Chcemy być napełnieni Twoim błogosławieństwem, Twoją łaską, prosząc o różnego rodzaju dary, właśnie łaski, nie tylko uwolnienia, uzdrowienia wewnętrznego, fizycznego i wyrania Ducha Świętego, ale, bo to jest ważne dla nas i dziękujemy za to, że nam też to udzielisz obfitości, ale prosimy o wszystko to, co jest najważniejsze, czyli pełnienie woli Twojej. Woli Twojego Ojca, zmierzanie drogą świętości do nieba. Panie, pobłogosław nam wielkiej obfitości. Maryjo, pobłogosław nam wielkiej obfitości. Święty Józefie, Ty nam również dzisiaj pobłogosław. Pobłogosławcie nam, Jezu, Maryjo, Józefie, nam, naszym rodzinom, tym, którzy łączą się z nami teraz, prosili nas o modlitwę, za których się modlimy, których kochamy, wspieramy. Przebaczamy serca wszystkim naszym nieprzyjaciołom, wrogo nastawionym do nas osobom, aby żyć w pokoju i zgodzie ze wszystkimi. Aby żyć życiem, które Ty dajesz Duchu Świętym. Życiem nowym, życiem człowieka niebieskiego. Życiem, które będzie trwało bez końca. Życiem, które nam dajesz teraz. Podtrzymujesz nas przy istnieniu. Dajesz prawdziwe życie, uwalniając od śmierci duchowej. Od lęku, od różnych myśli, które męczą nasze umysły i serca, które powodują trwogę, zamęt. Panie, ufamy Tobie. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś i uczynisz w tej modlitwie, w tej gorącej modlitwie naszych serc. Zaśpiewajmy jeszcze. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu Pana. I rozumu Duchu Poznania.
Duchu miłości i mocy. Spocznij na nas! Spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu. I rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, i rozumu. Duchu poznania, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Jeszcze raz! Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Duchu miłości i mocy, Duchu miłości i mocy. Teraz pomogę się szybko w języka. Może chwyćcie się teraz za dłonie jeszcze, żeby jedno serce, jeden duch nas wypełniał i prowadził i rozwalał. Mówimy się w językach, kiedy ktoś jeszcze, kto nie potrafi, to mów Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Teraz się powtarzam. Duchu Święty przyjdź. Przez Maryję. Duchu Święty przyjdź. Szana Maria, la Pana, la daj, la daj. Sante Mario, le. Sante Maria, ria, le, no. Santa Maria, Santa Maria, edifone, le. Adonai, 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 Maria, Maria, Santeria, Santa Maria, 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 Adonai, Adonai, Haralai, Adonai, Aria Sere, Aria Sere, Aria Le, Aria Lal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 
oczyszczaj, uświęcaj, rozpalaj, prowadź. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy płonęli miłością Twojego serca, Jezu Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, od Jezusa. Przyjdź, abyśmy byli pełni wiary, nadziei, miłości, mądrości, męstwa, rady, rozumu, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Aby nasi bliscy się nawracali, aby nasi bliscy też się spowiadali, aby żebyśmy gorliwie się modlili, wielbili Ciebie, Boże. Ulecz rany naszych serc, uwalnij od sił ciemności nas i nasze rodziny, od złych duchów, od szatana, od grzechu, od zła. Abyśmy zdrowieli dzięki Tobie, Jezu Chryste, Twojej krwi, Twoim ranom. Abyśmy mieli moc Twoją, która będzie dla nas szczególnie potrzebna i skuteczna, kiedy będziemy walczyli ze złem, z siłami ciemności, z grzechem, pokusami. Panie, umocnij nas do walki duchowej. Daj nowe dary. Daj nowe błogosławieństwo. Przyjdź, Duchu Święty, jeszcze pomogmy się w językach. Jeszcze wołajmy, jeszcze wołaj. Maria Sadaj, Madaj, Maria Panaj, Wyriose daj, Wyriose daj, Ty dodaj, Maria Sole Nego, Ty dodaj, 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 Ty Solole i Pana me, I Sadaj, Madaj, Mariose, Adonaj, Maria, Maria, Adonaj, 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 Santa Maria. Pan teraz uwalnia Ciebie od złego ducha. Nie bój się tego, bo tego potrzebujesz teraz. Przychodzą aniołowie i archaniołowie. Archanioł Michał, Gabriel i Rafał otaczają nas swoją opieką. A złe duchy teraz muszą odejść. Te, które trapiły Ciebie, dręczyły Twój umysł i Twoje serce i Twoje ciało. Jezus Chrystus rozkazuje tym złym duchom odejść od Ciebie. Jesteś uwalniany. Jesteś uwalniana. W tym momencie jesteś uwalniany. Jesteś uwalniana. Krew Chrystusa spływa na nas i uwalnia, i oczyszcza, i umacnia Cię, i uświęca. Raduj się łaską uwolnienia, darem wolności dziecka Bożego, Syna i Córki Boga. Parowania od różnych złych przywiązań, o których sobie nie zdajemy sprawy, różnych osób, spraw, rzeczy. Uwalnia od złych emocji, złych myśli i pragnień, od złych intencji. Uwalnia od złych duchów, które dręczą Ciebie ku grzechom ciężkim, ku nieczystości, do różnych form obłudy, kłamstwa, do zemsty, do nienawiści, do samobójstwa, do odpłacenia złem na zło. Uwalnia Ciebie, Chrystus Jezus, aby Twoje myśli i słowa były dobre, szlachetne, w prawdzie, w miłości. Parowania Ciebie od zniewolenia przekleństwami. Parowania Ciebie od zniewolenia nikotyną. Parowania Twoje oczy od takiego złego spojrzenia, takiego pełnego agresji, pożądliwości, pełnego też takich właśnie nieczystości. Uwalnia Ciebie, żeby Twój wzrok był czysty. Pan uzdrawia też i uwalnia Twoją rodzinę, całą Twoją rodzinę. To jest proces, który się rozpoczyna, ale on będzie trwał. Pan potrzebuje Twojej modlitwy, ofiary, miłości, pokuty. Pan uzdrawia Twojego męża teraz, chorego i zniewolonego. Pan uzdrawia też osoby, które cierpią na marskość wątroby. Uzdrawia także osoby chore na cukrzycę. Tak, właśnie na marskość wątroby teraz są te osoby uzdrawiane. I uzdrawiane są osoby, które chore są na cukrzycę teraz. I na te, które mają, można powiedzieć tak, użyję takiej może potocznej określenia, taką jakby trochę właśnie rodzaj takiej zniszczonej krwi, napsutej, słabej. Pan uzdrawia Twoją krew, żeby właśnie Twoja krew właśnie była zdrowa. Kierkatisz. Pan uzdrawia Twoje paznokcie teraz. Szczególnie jest to do kobiet, które mają zniszczone paznokcie. Kieszczach, Hytijasz. Pan uzdrawia Ciebie
ze zniewolenia internetem, grami, złymi stronami, czatami, też takimi kontaktami z różnymi ludźmi, ale to cię zaśmieca, zniewala. Jest cała chyba tyż. Panie, zagra twoją pamięć teraz. Jest głębokie zrobienie twojej pamięci. Abyś pamiętał, pamiętała o dobru, które Bóg tobie uczynił. Żeby twoja pamięć służyła, pomagała tobie w pracy, w modlitwie. Przyjdź, Duchu Święty. Bo miłość nie pamięta złego. Staraj się nie pamiętać o złu. Pan wybacza tobie kłamstwa. Ale już nie kłam. Już od tej pory staraj się mówić prawdę. Kiedyś tak inna. Pan uzdrawia wiele małżonków teraz. Małżeństwa są teraz uzdrawiane. Twój mąż też jest uzdrawiany, Roman teraz. Uwalniany ducha kłamstwa, uzdrawiany ze zdrad, nieczystości, chycha, pornografii. Pan uzdrawia twoje dzieci, wiele dzieci jest teraz uzdrawianych, twoje wnuki. Pan uzdrawia dzieci, które mają taką dużą lękliwość, są niespokojne, autystyczne. Aspergera mają takie różne zaburzenia ruchowe, myślach, zachowaniach, słowach. Shabechatia. Pan Jezus też błogosławi osoby, które są twoje bliskie czy znajome w więzieniu, ale za które się modlisz. I osoby, które są kochające, za które się modlisz, albo które są w szpitalach, albo nie mogą dostać się do szpitali, w szpitalu otrzymasz pomoc medyczną, właściwą, ale ty się za nich modlisz. Pan i błogosławi tym osobom. Pan uzdrawia lekarza, który jest pośród nas, który choruje na chorobę nowotworową. Pan uzdrawia również policjanta, który teraz nas słucha i myśli o tym, żeby zostawić tą pracę. Pan mówi, nie, bądź tej pracy do końca. Ja ci powiem, kiedy masz odejść z tej pracy. Ja cię będę wspierał. Ja dam ci siłę w tej pracy. Pan błogosławi teraz wiele nauczycieli teraz, którzy są tutaj, czy będą nas słuchać, też słuchają. Daje wam Pan mądrość, roztropność w nauczaniu. Takie przekazywanie w nauczaniu Bożej mądrości, Bożej wiedzy, Bożej miłości, Bożego prawa. Kistyki Elias. Pan Jezus uzdrawia osoby, które mają chore usta, chory język. Shachel halach. Pan też błogosławi i kobiety, które są w stanie błogosławionym. Uzdrawia także kobiety, które poroniły. Uzdrawia kobiety, które będą w najbliższych dniach rodzić. Dotyka jej, umacnia. Szczególnie Pan Jezus błogosławi młodą kobietę o imieniu Natalia, która będzie rodziła w najbliższy czwartek. Kierka Diasz. Urodzi swojego syna, którego czeka z mężem niecierpliwie. Nie bój się, to będzie spokojne i nawet, tak, może być nawet radosne też poród, bo w radości Bożej będzie. Nie bój się. Jesteś. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Maryjo, Matko nowego życia w Bogu, módl się za nami. Maryjo, Niebieska Królowo Nieba i Ziemi, módl się za nami. Maryjo, Matko i Przełożono tego miejsca i naszej wspólnoty, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta Klaro z Asyżu, módl się za nami. Święta Katarzyna ze Sieny, módl się za nami. Święty Antoni z Padwy, módl się za nami. Teraz jeszcze będzie błogosławieństwo dla tych, którzy nas słuchają i będą oglądać, a potem będzie modlitwa wstawiennicza i dla nas wszystkich też. Pan z wami. Niech was błogosławi miłosierny Pan, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Jezusa i w miłości Marii. I teraz będzie modlitwa wstawiennicza. Wiem, że przez wielu wyczekiwana, upragniona. Proszę, zróbcie tutaj przejście do schodów. I tutaj na bok, mniej więcej tutaj bramy bocznej też, z boku tutaj. Będziemy się
miejsca zastąpić, można pokazać zdjęcia swoich bliskich też. Kiedy będzie modlitwa, to można w tym czasie odmówić zdrowaś Maryjo w sercu, kiedy kapłan położy dłoń na tobie. W sercu zdrowaś Maryjo. Czekając na modlitwę po niej, też można dodawać służaniec, może koronkę do Bożego Miłosierdzia. I proszę o takie skupienie, rozmawianie, żeby nie rozmawiać teraz. Dopiero po modlitwie, jak sobie ktoś wyjdzie tam na zewnątrz, zabrałem do tego domu. A tutaj sobie nie przeszkadzajmy. Trudno będzie teraz jakieś rozmowy z kapłanami prowadzić, bo to się nie da. Dlatego będzie modlitwa. Dlatego na tym się też skupmy. I też wiadomo, nie robimy zdjęć, nie kamerujemy. Może też, jak ktoś będzie miał spoczynek, czy sen w Duchu Świętym, położyć coś pod głowę, może jakiś koc ktoś ma, może torebkę nawet też, żeby szukać tam, gdzie są jakieś kamienie, gryz. I żeby przy takich osobach, które mają spoczynek, czy sen w Duchu Świętym, też czuwać, żeby nie były zostawione same sobie. I w tej modlitwie staroście też będzie dar łez też udzielany osobom, które będą duchowo, wewnętrznie uzdrawiane. I które będą miały zupełnie pierwszy raz to doświadczenie, więc żeby się też tego nie bać. A wiem, że niektórzy są tutaj pierwszy raz, więc to jest pierwszy raz. Proszę, nie podnieście rękę teraz wysoko. Trzymajcie jeszcze wysoko. No to też jest duże, no, dzisiejszy dzień. To brawo dla tych, którzy są z nami na pierwszy raz. Dobrze, więc teraz będziemy się za was modlić. No może tylko proszę, czy może byś ty został tutaj w kościele, a my pójdziemy, czym się z nim zebrać.